Nazywam się Przemek, pochodzę z Żar. Studiuję i pracuję we Wrocławiu, interesuję się muzyką. Staram się wszystko robić tak, żeby było najlepiej. Lubię żyć do przodu, lubię się wiecznie uśmiechać. To jest moje motto, uśmiechać się do każdego. I wtedy każdy się uśmiechnie do mnie. Początek pracy zaczyna się od godziny 7. Zebranie całego zespołu, omówienie bieżących spraw, wymyślenie nowych wiadomości na dzień dzisiejszy, czy tam na następny dzień. I rozdzielenie, kto czym się w dniu zajmuje. Jedni wychodzą w miasto, szukają materiałów, drudzy siedzą za konsolą. Tam tworzą, kontrolują i zaglądają, odbierają telefony od słuchaczy. Bo to słuchacze tak naprawdę tworzą każde radio. Praca w radiu nie jest lekka. Cały czas, jeżeli ktoś siedzi za konsolą, cały czas musi mieć na uwadze, kiedy na przykład przychodzi następny utwór, wpuszczenie wiadomości. Wszystko jest wyliczone co do minuty, nawet co do sekundy, można powiedzieć. Lubię ludzi kreatywnych, sam jestem kreatywny, staram się przynajmniej być kreatywny. Zarażam ludzi swoim uśmiechem, swoją charyzmą, swoim pozytywnym byciem. Czasami niektórych to męczy, bo na przykład po 8 godzinach pracy ja dalej mam po prostu wenę, żeby dalej się uśmiechać, rozmawiać i mieć pomysł, głowy pełne pomysłów. Pierwszy dzień w radiu na pewno był stresujący. Widzowie powinni głosować na mnie, ponieważ jestem kreatywny, zawsze uśmiechnięty, pozytywny, prawie że krajzolka. Jeżeli mnie nie wybierzecie, dużo stracicie. Jeżeli mnie nie wybierzecie, dużo stracicie. Narkotyki, alkohol nie dają tego, co daje muzyka. Nazywam się Karolina Bogdanow, mam 15 lat, urodziłam się oraz mieszkam w Głogowie, skończyłam gimnazjum numer 3 i teraz wybieram się do liceum. Jedną z moich największych pasji jest dziennikarstwo, z którym to właśnie wiążę swoją przyszłość. Mam wiele różnych innych zajawek oprócz dziennikarstwa. Takimi zajawkami są właśnie śpiew, taniec, gra na gitarze. Oprócz tego biorę udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych. Staram się do tego dążyć. Mam nadzieję, że swój cel osiągnę jak najszybciej. Wiem, że nie będzie łatwo. Wiem, że muszę włożyć w to dużo wysiłku, dużo pracy, ale myślę, że się opłaca i że dam radę, osiągnę swój cel i będę robić to, co kocham. Lubię stawiać sobie nowe cele. Mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć również ten, stawić mu czoła. Wiem, że nie będzie łatwo, ponieważ jestem młoda, może nie mam jeszcze na tyle doświadczenia. Mam nadzieję, że będę mogła je zdobyć. Drodzy widzowie, jeżeli chcecie mnie oglądać na swoich ekranach, dajcie mi szansę, zagłosujcie na mnie, abym mogła spełnić swoje marzenie, abym mogła robić to, co kocham, to, co lubię. Niech wygra najlepszy. Mam nadzieję, że tak będzie i mam nadzieję, że dacie mi szansę. Serdecznie. Mam na imię Viola, mam 19 lat. Jesteśmy w moim ukochanym małym miasteczku, jakim są Polkowice. Znajdujemy się teraz w najlepszej ciastkarni w Polkowicach. Chcę pracować w telewizji, chcę pracować na deskach teatru. Wchodząc na scenę, oczywiście jest trema, jest dreszcz emocji, jest trzęsący głos, ale potrafię to wszystko pokonać. Cieszę się, dając siebie wszystko dla ludzi, którzy mnie oglądają, którzy mnie podziwiają, którym się to podoba. Brawa są największą nagrodą za to, co się robi na scenie. Aktor? Aktor przede wszystkim powinien być szczery, temperamentny, powinien wiedzieć, czego chce i dążyć do celu po trupach. Uważam, że ja taka właśnie jestem. Nie poddaję się porażkom, brnę dalej i staram się być w tym coraz lepsza. Staram się być sobą, ale zawód, w jaki podążam, aktorstwo, mówi sam za siebie, także muszę udawać innych ludzi. Kochani, powinniście głosować na mnie, bo jestem szczera i wkładam w to naprawdę całe moje serce.